Po długiej świąteczno-noworocznej przerwie kibice znów mogą podziwiać bardziej drużynę futsal w świecie. Przed rundą rewanżową klub wzmocnił się Olafem Wójtowiczem, dobrze znanym z boisk trawiastych i rozgrywek Starej Ligi. Jak nowy zawodnik został przyjęty w zespole? Chyba okej. Uważam, że atmosfera na treningach panuje bardzo dobra, chłopaki mnie dobrze przyjęli, także no ja nie mogę narzekać tutaj na nic. Narzekać nie można na pewno też na Olafa. Jest autorem ponad połowy trafień świeckiej drużyny w styczniowych meczach. Dwa role strzelił już w swoim debiucie w meczu Pucharu Polski przeciwko drużynie KS Inwesta PZZ Futsal Powiat Pilski. No na pewno zawodnik z mega dużym potencjałem, świetna gra 1-1. Dzisiaj do pewnego momentu byłem bardzo zadowolony z postawy Olafa. Myślę, że do 30 minuty grał naprawdę świetne zawody. Potem troszeczkę nonszalancji się wkradło, gdzieś chciał już za dużo obrać na siebie, ale to jest nowy zawodnik, tak naprawdę jego styczność z futsalem dopiero się zaczyna. Dużo pracy przed nami, ale myślę, że będziemy mieli z tego zawodnika pożytek. Mecz z drużyną z Piły zakończył się zwycięstwem świeckiego zespołu 7-4. Ważnym momentem był początek drugiej połowy, na którą goście wyszli z wycofanym bramkarzem. Gracze ze Świecia przejęli piłkę na własnej połowie i strzelając gola do pustej bramki odskoczyli rywalom na dwa trafienia. Dokładnie, to był taki kluczowy moment. Musieliśmy ryzykować. To jest zawsze jednak 50 na 50. Albo w jedną, albo w drugą. No, tym razem nie wyszło. Lecz ja myślę, że to nie był zły wybór. Po prostu zaważyło dwie złe, bardzo złe piłki podane w poprzek. Trenujemy ten element i na pewno uważam, że trzeba dalej to robić. Goście z Piły w pewnym momencie zmniejszyli straty do jednego gola, ale ostatnie dwa ciosy w tym spotkaniu zadali miejscowi. Trener Marcin Mikołajewicz po meczu tym nie był jednak zadowolony ze stylu gry swojego zespołu, co zresztą potwierdził przed naszą kamerą. Znaczy, jak się wygrywa, to zawsze wynik cieszy, ale styl pozostawia naprawdę dużo do życzenia. Nie jestem zadowolony z tego meczu praktycznie pod żadnym względem. Na spokojnie sobie przeanalizuję, jest dużo do poprawy, a mamy mało czasu, bo za tydzień wybieramy się na mecz do lidera. Także czeka nas ciężki tydzień, dużo do poprawy, ciężka praca i mam nadzieję, że za tydzień będzie to wyglądało już lepiej. Z Gdańska świecki zespół wrócił w marnych nastrojach. Po przegranym i pełnym kontrowersji meczu z liderem pierwszej ligi czerwoną kartę za kwestionowanie decyzji sędziów obejrzał Marcin Mikołajewicz i został zawieszony na dwa spotkania. Na ławce trenerskiej w derbowym meczu z TAFem Toruń musiał zastąpić go asystent Marcin Wanat. No, musimy się ugryźć w język, niestety od sędziowania są sędziowie, my jesteśmy od grania, tak naprawdę sami jesteśmy sobie winni, że taki ten mecz ułożył się tak, a nie inaczej. Pretensje możemy mieć jedynie do siebie, bo nie strzeliliśmy dwóch, trzech sytuacji stuprocentowych. Wiadomo, mogły być karne podyktowane dla nas, takiej decyzji nie było, musimy się trudno z tym pogodzić. No i musimy się następny raz po prostu ugryźć w język i trzymać nerwy na wodzy, bo to nie pomaga. A jeśli chodzi o sytuację z trenerem, no jest tam jakieś zawieszenie. Miejmy nadzieję, że szybko wróci i będzie z nami. Derbowy mecz z Toruńską Akademią Futsalu długo trzymał w napięciu. W pierwszej połowie goli nie zobaczyliśmy. Wynik otworzył dopiero w 23 minucie Dawid Pytel i wyprowadził zespół gości na prowadzenie. Wyrównał 5 minut później Olaf Wójtowicz. A w 35 minucie prowadzenie swojemu zespołowi strzałem głową dał Szymon Kocieniewski. Po drugiej bramce dla gospodarzy Torunianie zdecydowali się na wycofanie bramkarza. Ale dwukrotnie popełnili błąd przy rozgrywaniu ofensywnej akcji, co wstrętnie wykorzystali Świecianie. I dołożyli kolejne dwa trafienia. A ich autorem był Piotr Kaczkowski. Wynik nie odzwierciedla całego przebiegu spotkania. Zabrakło znów naszej drużynie tej skuteczności. Kilka niewykorzystanych sytuacji. 1 na 1, 2 na 1, 3 na 2 i ten wynik mógł być zdecydowanie inny. Fajnie wyglądał moment, kiedy wyszliśmy na prowadzenie 1-0, uwierzyliśmy w to. Niestety błąd przy asekuracji na bramce 1-1 troszeczkę podciął nam skrzydła. No i dalej już futsal w świecie no po prostu przejął przewagę w tym spotkaniu, strzelił nam drugą bramkę, no niestety gra w przewadze dzisiaj nam nie wyszła zupełnie. Niestety my mieliśmy problemy kartkowe oraz problemy zdrowotne. Tak naprawdę Kamil Domański dzisiaj dojechał tak naprawdę z siłą woli i nie był w stanie dać z siebie 100%. Tak samo Kuba Wiśniewski też jest trochę chory. No niestety kartki Michała Zapały czy Krystiana Kraśniewskiego no wykluczyły ich z dzisiejszego meczu. No ale na szczęście bardzo dobrze między słupkami zaprezentował się dzisiaj Dawid Kraśniewski, także godnie zastąpił Michała.
A jak swój debiut w roli trenera pierwszoligowej drużyny ocenia Marcin Wanat? Przede wszystkim trzeba nadmienić fakt, że zespół TAFU się zmienił bardzo względem pierwszej rundy. To nie jest ten sam TAF, z którym graliśmy w pierwszej rundzie. Jest tam, nastąpiła zmiana trenera w trakcie pierwszej rundy i gdzieś tam widać dobrą pracę. TAF gra aktywnie i wysoko w obronie, dużym pressingiem. Byliśmy na to przygotowani. Mecz praktycznie taki sam przebiegł jak w pierwszej rundzie. Pierwsza połowa taka bezbarwna, my i oni po sytuacji. W drugiej ten mecz się trochę otworzył. Na szczęście udało się szybko wyrównać i pójść za ciosem. Jeśli chodzi o debiut, no po to są asystenci trenera. Gdy pierwszy trener nie może z różnych przyczyn, to wskakujemy i robimy swoje, tak? Trenerskie show w tym meczu skradł jednak Dmytro Kameko. Ukrainiec bardzo żywiołowo reagował na poczynania swoich podopiecznych na parkiecie. Raz, dwa! Trener nasz jest żywiołowym człowiekiem, bardzo grał na wysokim poziomie w futsal, więc przeżywa to, żyje tym cały czas. Mamy go od jakiegoś czasu i czerpiemy z niego to, co najlepsze. Staramy się naprawdę grać w futsal, robić to. A trener jest żywiołowym człowiekiem, tak jak powiedziałem, żyje tym. A my żyjemy kolejnym arcyciekawym widowiskiem, które czeka nas w świeckiej hali. 3 lutego na mecz 1-16 finału Pucharu Polski przyjedzie drużyna Red Devils Chojnice, występująca na co dzień w Ekstraklasie. Początek spotkania o godzinie 19. Do zobaczenia.